Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Origins. A jestem mod, A dzisiaj, jak widzicie, to, że się coś się zmieniło, coś tutaj się zmieniło, co do takiego jest. Otóż gramy już na wersji Steamowej. Zostałem od, od twórców gierki. Kilka kluczy tak naprawdę do gry i bardzo fajnie teraz właśnie, przez te, przez, właśnie z tego powodu nie było odcinków, bo musiałem dojść do aktualnego etapu i co jest bardzo ważne mamy wreszcie bohaterów normalnie dostępnych, więc mamy trzech nowych bohaterów aktualnie. Jest to Rexon, jest to Prince Denas i jest to B Brave Bark. Który jest dosyć ciekawy, ale zagrajmy po kolei. Widzicie tu mam bardzo wysokie poziomy, po sobie ich tutaj nabiłem mniej więcej, tych z przodu no nie grałem im za bardzo, super spodobał mi się ten właśnie Rexon, jest po prostu mega fajny, on nosi D-Mage'a. nasz król jest super tankiem, a on jest taki średniowy, ale jest taki pośredni, Widzicie, to raz z nim grałem, przeszedłem nim tą mapkę z bossem akurat, ale no... Jest dobra, ale ktoś do mnie nie przemówił aż tak bardzo. Jak widzicie, gram dziwną taktyką. Dzisiaj wam pokażę fajną taktykę, którą właśnie wymyśliłem, jak teraz nabijałem sobie te wszystkie rundy. Gram tylko i wyłącznie łucznikami, wojami oraz tutaj naszymi tutaj supportami. Jak również nabijam już powoli tej pioruny. W ogóle nie gram magami ani druidami. To jest może troszeczkę dziwne, ale zaraz wam pokażę jak ta taktyka działa. Tylko na tym poprzez, nie graliśmy, więc zobaczymy w ogóle. O tutaj komandy, To w ogóle inna kraina wreszcie. Więc wow, wreszcie lecimy z kolejnymi odcinkami. Elfy powracają. Melissa into the. U, jakieś ruinki będą. No, dobra. To jest pierwszy, pierwsze miasto elfów. Okej, okay, dobra, rozumiem. Wpadliśmy w zasadzkę i będziemy walczyć teraz głównie z pająkami. Pająki są mocno odporne, z tego co pamiętam, na magię. Jest tutaj troszeczkę słabe. E, dobra. Coś tutaj mamy takiego widocznego, jakieś tajemnicze przejście. Mamy na pewno jakieś użytki, tutaj dwa. Coś do używania. Teraz tak, tutaj możemy się rozbudować na obronę. Tutaj. I teraz pytanie, czy tutaj będzie jakiś przeskok. Tutaj, a widzicie to. To mi sugeruje jakieś, te, jakieś teleporty. No, dobra, skoro to mi sugeruje teleporty, więc beste się to samo tutaj po tej stronie. Jednakże główną ustawię tutaj. tu będzie moja główna obrona razem z moim tutaj bo bohaterem. Dwóch łuczników sobie damy. Tutaj na razie nic nie ustawiamy na tą stronę, bo nie wiem co tam będzie szło, ale daję tylko i może wojów, żeby asekuracyjnie móc się wybronić przynajmniej przez chwileczkę. I teraz budujemy naszych tutaj łuczników pod tą stronę i pod wybuchy. Bo te wybuchy są naprawdę mocarne. A tym dajemy łuki. A tego rzucamy na pierwszy ogień. Zierzony jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Okej, okay, czyli to będzie głównie na ich, bo będzie nastawione. No i teraz popatrzcie sobie na jego damage. No, jest on bardzo przyjemny. Jego d jest aż piękny. On sam spokojnie to jest bardzo jest w stanie rozwalić. I to jest wow! To jest po prostu wow! I jest pojedynkiem, widzicie, on jest jeden sam tutaj biedny. A na sobie sobie bardzo fajną on tutaj radzi. Okej, okay, harasserowie i soldier, Nie, to, są, to są ciągle te same jednostki, czyli magię i ci właśnie. Okej, okay, tutaj jeszcze nikt nowy na mnie nie dochodzi. Fajnie, okej, okay, mam teraz tipy. Soldier Stone. When active, Soldier Stone casts a random magic effect. No dobra, spróbujemy to później oczywiście. I fajnie, że ma dużo życia, bo on ma, patrzcie, prawie 600 życia i to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo fajne, to jest wyścig, to jest bardzo, bardzo fajne. Okej, okay, zabezpieczamy to, o widzicie, jest właśnie teleport, tak jak właśnie sądziłem. Więc może tutaj się, też się wzmocni. To tak ja właśnie mówię, że to będą pewnie teleporty. Tutaj jest jakiś teleport. No ale okej, okay, spoko, damy sobie radę. Najwyżej to, co będę bardziej tutaj obstawiał, moją obroną. Może tutaj, może dwu, dwa razy tam damy łucz, Dwa razy damy tam wojów. Chociaż lepiej było mieć tam mojego łucznika, tego eksplodującego. Ok, Sword Spider i Razor Bear. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Na razie muszę tutaj latać między dwoma tutaj miejscami, bo no jak sami widzicie trzeba się wzmocnić mocno. Puszczajmy nową rundę, bo jest spokojnie, zanim to rozwalimy to już to przejdzie. Okej. Okay. <grym> Okej. Okay. Teraz to, jak działa jego skill? Jego skill specjalny, medium armor, bonus damage when hard, czyli jeśli jest ranny ma większy damage. Burning charge, czyli może szarżować. Skill działa w ten sposób, że Zabijamy kogo chcemy jednym szotem. Nieważne, ile on ma życia, zabijemy go na Oczywiście za wyjątkiem bossów. Testowałem bossa, nie zabijemy jednego jednym szotem. W ogóle go nie zabijemy w taki sposób. No ale jest oczywiście spoko fajne. A, czyli ci będą iść na tą stronę głównie, widzę. Aby dojść albo od dołu, nie. Oni na górę i na dół chyba idą. Nie, tylko na górę idą. Okej, okay, dobra. Dobra, Teraz jak sobie poradzić z nim? To jest ciekawe. Czy on sobie solo da radę? Swordy i Soldier. No, okej, okay, mogą oni iść. Ci magowie, wiem, że to się wymawia inaczej, troszeczkę, no ale wybaczcie mi bardzo, no tak mój. E mój angielski działać. Nic na to nie poradzę. Okej, okay, szczelmy, żeby on tutaj nam nie zginął, to byłoby słabe troszeczkę. E, nie, nie da rady. Nie da rady, niestety, widzicie? Minimalnie, bo minimalnie, ale przegrał tą walkę. No dobra, szkoda wielka. No nic, nic na to nie poradzimy. Teraz on powinien oczywiście paść. Też nie, widzicie? Medium. Jest bardzo odporny, widzę. Bardzo odporny jest on. A. No właśnie, jak sobie w takim razie poradzić, tutaj. Pustujmy to jeszcze jednego, zbustujemy go na. chociaż nie tutaj, jednak o kolejny tutaj. ten efekt ARA. O, jest no tak to że zrobimy jeszcze. Okej, okay, prosimy kolejny. Tam znowu były chyba te dziki, tak. Te dziki. No okej, okay. jednego możemy sobie rozwalić, bo one będą troszeczkę utrudniały sprawę. Na drugiego udziału się po prostu w tak samo i jak poprzednio. Okej. Okay. Ci są kijowi, bo oni, jak widzicie, mogą nas wyłączyć. Mogę te tutaj chyba użyć maga, który ich wyciszy. Też nie jestem pewny do końca, czy to działa, ale chyba tak. Widzicie, jest duża odporność na magię, więc moja wyżyczka mu... Nie, też bije mu dużo. To jest wieczka, która głównie bije magią, więc wiecie o co chodzi. Dobra, dajmy tutaj malutkiego busta, żeby go sklep... Trzech idzie? Myślę, że napisało dwóch tylko. Może nie zauważyłem w takim razie. Może tego nie zauważyłem i faktycznie idzie ich aż tyle. No dobra, mamy już tutaj trzy wieżyczki łuczników. Mamy trzech... Trz, mamy dwóch wojów z łuczik z łukami, więc to jest... Okej, okay, gdzie idziesz? Na dół idziesz. Eee, no nie zauważyłem, że mi właśnie padł koleś. No wiecie, taki tam zong, <laughs> Taki tam ząk. Sword Spider, Harasse... O oh jest! Averger. Czyli nowa jednostka jakaś tutaj będzie. No dobra, okej. Okay. Szkoda w nim jest też, że on tak wolno się troszeczkę rusza. Ale nic na to nie poradzimy. Ok, użyjmy tę Ability naszą, co ona tutaj na, nam da? Zmocnienie dla tych wieżyczek obok. Ok. I to jest losowe z tego, co tam pisało. Ok, szarżował do, do tego i później go dopiero zatrzymali. No trzeba z tym bardzo mocno uważać. Tu w ogóle wiegiórka przelatywała, na właśnie to zauważyłem. Okej. Ok. okay. Eee... Temu, temu... Tego zboostujmy w takim razie. Okej, okay. chrońmy tą stronę i tutaj będziemy dawali wojów na górę. A na dole my będziemy się po prostu bronić. Jestem ciekaw tego teleportu, co on będzie nam tutaj robił. A nie, to są ci, dobra. Avengersi to są ci, okej. Okay. Czyli oni mogą jakby respić kolejnych tutaj. Okej, okay. nie ma problemu, tutaj chyba większego tak mi się wydaje. Nie wiem, ten wojnik się zdaje się że może 10 poziom. Wow, to jest maksymalny chyba już. Tak, to chyba będzie maksymalny poziom. Okej, okay, zbustujmy tutaj. Tego jednego klepnijmy. Mm, o, jest. Evoker. To jest nowa jednostka na pewno. A tam haraserowie znowu i to dołu. Dobra, jest nowa jednostka. Duża odporność na magię. Leczy sojuszników i może wyciszyć wieżyczki. Wow. Tutaj jednostka będzie na pewno mocarna. Ona jest naprawdę mocarna, więc trzeba się tutaj mocno na nią przygotować. Tutaj. Tutaj powiedzmy. Potrzebuję Critical Strike, żeby jednak go tutaj zabić jednym shotem. Żebym poszedł, żebym go bił, właśnie, żeby go zatrzymać, bo on po prostu nie poszedł nam do przodu. Musimy go kontrolować za każdym razem, jak on tylko się pokaże, to albo go skillem naszym ubić jednym shotem, albo tak jak teraz w tym przypadku, jak widzicie, wyciszyłem go sam po prostu, podnoszę i go, wyciszyłem <grym> po prostu. Teraz leci dwóch, okej. Okay. To jednego jak klepnę. Oj, czekajcie, bo on ma atak obszarowy, znaczy atak zasięgowy. No i dobra. Więc bardzo fajnie zatrzymaliśmy go, zatrzymamy teraz drugiego. Dlatego właśnie ten bohater jest dobry, bo ten bohater może spokojnie podejść do przeciwnika, go sklepać i faktycznie on go sklepie. Nie tak jak inni, że będą go próbowali bić, ale niekoniecznie są w stanie go za zawsze pokonać. A ten trzeba, zawsze jest w stanie go z nim wygrać. Ok. Wiewióra, M bym cię klepnął. Chociaż chyba to był. Lemur chyba to bardziej było. Takie mam wrażenie teraz. A nie, wie a nie wiewiórka, tak jak ja po prostu. Teraz sobie wymyśliłem, że będzie wiewiór. No nie to, nie, to nie był chyba wiewiór. No i dobra, widzisz, tutaj mamy dwa, dwa. Okej, okay, bo to respił albo tu, albo tu. Dobra, o to chodzi z tym. No dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, dam sobie chyba radę z tym, jak najbardziej. Tego Sajle, tego usypienia ja nie daję, nie wiem, jakoś... Próbowałem grać z tym i powiem wam szczerze, że nie czuję go, w tej jego mocy nie czuję, a jeszcze bardzo ważne! Pamiętajcie o łapeczkach w górę, jako że musimy przyspieszyć z tą serią, bo właśnie okazało się, 22 listopada wychodzi kolejna edycja, kolejna seria z Kingdom Rush, więc trzeba do tego czasu spokojnie skończyć tą serię, żebyśmy mogli wystartować z następną. I tak, to będę musiał troszeczkę teraz przyspieszyć, żeby to wszystko fajnie tutaj się wyrobić z tym. Ale nie bójcie się, damy sobie oczywiście radę. To jeszcze zostało nam, nie wiem, około 10 odcinków maksymalnie, więc ja nagrywał to drugi dzień albo i codziennie. Co no drugi dzień, Części się chyba nie da, to damy sobie radę oczywiście. A jak mówię, mamy jeszcze klucze do rozdania. Więc jeden kluczyk roznam w tym odcinku, więc teraz tak dokładnie. Dlatego to mówię dopiero w tym momencie, czyli w dziesiątej minucie, żebyście wy, ci, którzy oglądają te odcinki, mogli jakby na bieżąco to sobie fajnie wyłapać, a nie było tak, że wiecie, że ktoś nie ogląda odcinka, a tylko dlatego, że powiedziałem to na początku, to on wygrał kluczyk, właśnie nie o to się rozchodzi, dlatego chcę, żeby kluczyki zawsze uzyskiwały te osoby, które faktycznie oglądają odcinek cały, albo przynajmniej tam do połowy, prawda? To będzie chyba okej. Okay. Co, co trzeba zrobić? W komentarzu na dole napiszcie mi po prostu, co sądzicie na temat Kingdom Rusha, na temat tej właśnie edycji i tam właśnie jakoś trzeba zobaczyć, czy chcecie ten klucz, więc po prostu napiszcie. Czy chcielibyście wygrać? Na przykład słowo chcę, żeby się pojawiło na końcu. I wtedy ja po prostu będę wiedział, że tak, ta osoba chce. Oczywiście trzeba bo moim subskrybentem i trzeba zlajkować ten filmik i napisać komentarz, to jest wymóg, żeby uzyskać właśnie owy kluczyk. Dobra, e, no, tu muszę zbustować tą stronę, bo ona to ja troszkę sobie nie daje. Ja mam w ogóle 900 pieniążków, nawet tysiaka już mam. Okej, okay, zbustujemy w takim razie do tej postaci. Nie wiem, jakoś po prostu wolę ich. Oni niby nie mają już łuków, mają tylko je i wyłącznie oni już broń swoją, ale i tak jak według mnie są o wiele lepsi. Więc takie jest przynajmniej moje zdanie, bo można im dać tutaj tą szansę na niewrażliwość na 30 sekund, a na 30... Znaczy, 30% na 2 sekundy, że są nie, niewrażliwi. Troszkę się zagmatwałem, ja widzę. No ale to jest według mnie bardzo fajne, To jest, że mam tutaj mnóstwo łuczników, więc nie muszę się bardzo o to obawiać. Lighting teraz, wiesz? teraz co, wyjdzie? Zamrożenie. Ok, to jest mocno, mocno los losowe, widzę. W takim razie, Hej, okay, fajnie. Zbustujemy yy, tego, oczywiście. A Znaczy, zbustujemy. Trzeba go po prostu sklepać jako pierwszego. I widzicie, pierwsze, zostawiam ten upgrade, bo on daje wam większego speeda i większy damage. Speed chyba jest o 20% odnośnie damagea i 5% damagea. Ataku. <grym> jest lepszy, więc warto to oczywiście, oczywiście sobie tutaj szczelić. Um, to stronę standardową tutaj upgrade'ujemy, bo nas tutaj bardziej. Bardziej trzeba to się zrobić. I myślę jeszcze o jeszcze jednym łuczniku z Critical strike'em Zostawiam się w którym miejscu. Oj, tyk zginiesz przy nim. On jest strasznie mocny. Hmm. Tutaj nie sięgnie tam gdzie bym chciał. Może tutaj go postawimy w takim razie. Tyk, tyk. E, odsuń się, bo znowu mi padniesz. A to nie jest fajne. Oczywiście pamiętajcie, że nigdy... Znaczy, staramy się zawsze, żeby nie zginął nam, nam bohater, bo to jest bardzo ważne, żeby bohater nam nigdy nie ginął, bo to wtedy daje wam tutaj ileś tam sekund bez bohatera, a on jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przydatny, więc trzeba dbać o to, żeby zawsze on był z nami w grze. Chyba znaczy, że najgorsi są chyba ci. To są chyba jedne z tych jednostek, których chyba najbardziej nie lubię, bo one powodują, że nasze wieżyczki nie atakują, a my głównie się opieramy właśnie na naszych wieżyczkach i to jest strasznie słabe przez to. Okej, okay, Critical Strike. Ok, klepnijmy tego oczywiście, wracamy na tył. I mi się nie, nie przyjmuje za bardzo. Bo ja bardziej, jak widzicie, z, zajmuję się tymi właśnie magami, żeby tutaj magów nie było. To jest dla mnie chyba ważniejsze. O, tutaj, tutaj, ok. Krytyka stwa. Tego też nie robię. To jest podwójny damage przez jakiś tam czas. No to nie jest za bardzo chyba wymaga. Ale takie mam wrażenie. Jak widzicie, ci magowie nie są silni, oni mają tylko 360 życia. A, i na tyle kazuła aktualnie, czyli tym najprostszym, jako że uznałem, że chcę Wam bardziej pokazać tę gierkę, niżeli się tutaj stresować, żeby ją przejść jak najlepiej się da. Nie tak po prostu uznałem, że tak będzie chyba dla mnie lepiej. Mam lekki katar w ogóle, więc jeśli coś tam smarkę, czy coś tam kichnę, to wybaczcie mi bardzo, bo właściwie się zbiera ta na to, ale mam nadzieję, że jakoś się powstrzymam. To było mi milutki, no ale zobaczymy, jak to się w ogóle uda. Ehm, Nikt nowy. Też nikt nowy, ciekawe. Powiem wam, że taki dłuższy czas gramy, bo tu już jest 15 minuta gry, 13 runda, a jeszcze się nie pokazał żaden nowy bohater. Znaczy, żadna nowa jednostka u naszych przeciwników. Co jest zastanawiające, bo przeważnie są nowe jednostki już w takim czasie. W takim długim czasie, tak, tak naprawdę. Ale okej, okay, rozumiem. Jak widzicie, to jest moja taktyka. Stawiam przeważnie 3 do 4 ty właśnie... Z wybuchami stawiam naszych tutaj właśnie tych wojów, zawsze tych wojów, bo oni mają ich jest trzech. Po pierwsze, to ich jest trzech. Po drugie, mają damage bardzo mocny z bliska, mają możliwość niewrażliwości i są silni, po prostu mają jeszcze pancerz. A poprzedni, a ci Elfi, czy te, nie wiem jak je nazwać, po prostu Minotaury, czy coś, czy coś takiego. Nie mają więcej życia, ale mają mniejsze armor, jest ich dwóch tylko, i oni biją z daleka głównie, z bliska mają bardzo słabi. Okej, okay, mam tego, więc bardzo fajnie. Jest co jednego klepne, Ale drugi poszedł na headshot. Właśnie o to chodzi z tym headshotem. On jest bardzo, bardzo ważny. Dobra, ustawmy go w tym miejscu. Mamy tutaj dwóch na headshoty maksymalne, headshot poszedł. On ma 1000 życia. Nie ma znaczenia, ile kto ma życia, headshoty zawsze wchodzą Nie wiem czy ktoś z nich jest w stanie przejść, chyba nikt, nikt z nich nie przejdzie, naprawdę nikt. One występują strasznie często. Patrzcie się teraz na to. Przynajmniej z dwóch pewnie padnie. No dobra. Ej, gdzie headshoty moje? Jakbym chciałem udowodnić teorię, że headshoty są często, to tutaj nagle dupa blada. Okej, okay, jest headshot kolejny. A ten zginie no, normalnie akurat. No ale okej, okay, rozumiecie chyba, że headshoty są i tak, czy siak często. Mam nadzieję, że to jakoś tu stuwałem do moją teorii udowodnić teraz w tym momencie. Albo też nie za bardzo. Okej, okay, klepnijmy go. Czemu stawiam tutaj samych tych onoście, headshotów, czyli właśnie co dają wielki damage pojedynczemu celowi? Jako, że grupy rozwalam w tym miejscu, czyli przy jednostkach, które mogą je zablokować. Jednakże te lepsze jednostki, czyli właśnie typu a -worker, typu a Avenger, typu Soldier, y Sor 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 Sorcery. Sorcery. Um, one są bardzo mocne, jeśli podejdą już do naszych jednostek, więc dlatego też muszę je zabić, zanim one tam się znajdą. Po prostu. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, czemu ja znowu tego bohatera nie wycofałem. No to nie zauważyłem, tak, tak naprawdę. No okej. Okay. Uh... O nie, New Enemy jest Twilight Golem. Bardzo silny, a tego slow down when damage. Spowalnia, jeśli to, to zadajemy mu damage. Ok. jego krepniemy na szota. 3000 życia. Mówiłem, że to jest mocne? Mówiłem. Jest mi to naprawdę jest mocarne. Ok. wracasz tutaj na główną linię frontu. Dlatego właśnie mówię. Ten bohater jest niedoceniany. Jest on naprawdę niedoceniany. Ale jest strasznie mocarny. On jest naprawdę, naprawdę mocny. Tylko trzeba go do. No i mamy właśnie ten dziesiąty poziom. Teraz tak, jak widzicie, ja tutaj mogę ustawić go już na maksa. Ale ustawiłem pierw tą całą sekcję, jako że ten skill jest mocny. Ale kupowanie go tylko i wyłącznie po to, żeby on był tam 20 sekund szybciej, jest według mnie bez sensu. Bo to nam aż takiego du bu dużego busta nie daje. Te tutaj dają sporego busta, Bo tutaj macie w tym przypadku, że jeśli przeciwnik chyba umrze, to on wtedy się leczy. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Tutaj macie ogólnie damage większy, znowu damage większy, a tu macie więcej życia. Łącznie to ta ścieżka daje Wam 120 życia, co jest naprawdę dużo, bo w tym momencie mam już 600 życia, a bez tej ścieżki miałbym 480. Więc spora różnica, naprawdę spora różnica, to jest prawie 20% więcej dostaje tylko i wyłącznie z tego jednego miejsca. W kolejnym odcinku będziemy testowali tutaj naszego e, Princess, a następnie naszego Drzewca. Chociaż. Ta jednostka też jest mocna, ale to wam pokażę w kolejnym materiale. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, hej, hej, pa!